Siemaneczko, z tej strony Robek, a to kolejny odcineczek z gry Farming Simulator 2017. Dzisiaj jesteśmy na MP, dzisiaj ze mną Przemek oraz Mati. Mati akurat chyba nie ma mikrofonu. Przemek ma mikrofon, jest z nami na TeamSpeaku. I co? Jedziemy. Jest Mateusz? Jedzie, dobra. Musimy go puścić pierwszego, bo będzie przed nami talerzował. A my z Przemkiem będziemy siać jęczmień, tak? Tak. Dobra. To musimy chwilę zaczekać, bo on musi sobie przejechać parę razy, wiecie, żebyśmy mieli miejsce. Kupiłem nowe pole od razu, żeby nie było. Jest kupione nowe pole numer 23 oraz coś mieć się, bo teraz jest nowy traktor w gospodarstwie, czyli Steyr 6300. A dzisiaj, no, taki odcineczek. Gdzie jest Mateusz? Dopiero jedzie. A Mateusz będzie talerzował wypożyczonym ciągnikiem, czyli Massey Ferguson'em z talerzóweczką. Myślę, że powinien pociągnąć ten Massey Ferguson, a jak nie pociągnie, to sobie najwyżej weźmie inny ciągnik. Dobra, my tu możemy już wjeżdżać, Przemek, bo tu jest już trochę zrobione. Jak mówiłem, siemy jęczmień, tak? Masz ustawione? Jęczmień? Tak. Dobra, no to dawaj za mną, jedziemy. Czekaj, w sumie czekaj. Jeszcze znacznik ustawię, żebyś widział mniej więcej i możemy jechać. Jakby się uprzeć, to niby te siewniki mają opcję chyba tam kultywatora, ale po prostu, że nas jest dzisiaj trzech, to postanowiłem, że no jeden będzie talerzował, my będziemy prawie w tym momencie siać i będzie wszystko dobrze. Okej, no niech tam Mateusz może zdąży przytalerzować coś, bo ja muszę teraz. Dobra, tu. I możesz tutaj wjeżdżać, ja sobie jadę na tamtą drugą stronę. Masz już zaznaczone znacznikiem. Czekaj, mój ja napiszę jak. Tego zmienię, jak nie daje, bo chyba mi się tu wydaje, że mu nie daje rady MF z tą talerzówką. Bo też chyba widzisz, nie? Nie daje rady. Tak mi się wydaje. A nie włączyłeś, Przemek, znacznika. Nie widzę, jak teraz jest. Włączę. Znaczy nie, włącz po prostu. Ma za ciężko, no to zmień. Jaki jest wolny? Jest tam fent. Przemek, dalej jesteś na tym spiku, nie? Tak, jestem. Jesteś, dobra. Tu musimy, zaczekaj chwilę, albo ty przejedź i to, bo jednak wiecie, ten Massey Ferguson jest za mały i pojedź do końca i tu przyjedź, nawróć się i przyjedź tutaj do mnie, prawie. Co, przeszkadza ci talerzówka? Wziąć ją? Czy nie? Jeżdżę, bo mi przeszkadza. Dobra, to już tylko sobie się depnę do Steyra i już możemy, już ją zabieram i będzie dobrze. Naturalnie, jak widzicie, skoro jest multiplayer dzisiaj, to pewnie gdzieś w następnych odcinkach też będzie jakiś multiplayer. Kiedyś się na pewno też zgadamy z kimś, także. Czekaj, ja przejadę do końca prawie. Skoro już jestem zapięty. Dobra. Jestem zapięty, to przejadę prawie ci do końca i później przejdziesz na sam początek, dobra? Okej, i ja mu tam odstawię tą talerzówkę na samym przodzie.
To jedzie. Jedzie. Steyr, no Steyr jest już dużym, dużym nabytkiem i dlaczego są dwa nowe ciągniki? Dwa. Na razie wam pokazuję tylko jednego, ale już wam mówię, że są dwa nowe ciągniki i jest właśnie to Steyr. No to trudno. Przemek. Tak. Łap się za talerzówkę, bo ktoś, że Mateusz poszedł. Także odepnij tutaj siewnik, siebie zapnij talerzówkę i talerzuj, dobra? Tak, dobra. Ja będę tutaj prawie siał. Ty masz dużego masę Ferguson'a, to spokojnie sobie da radę. Czekajcie, tylko ja teraz założę jakieś hasło, żeby nikt tam nie wbił, nikt nam nie przeszkadzał podczas nagrywań. I... będziemy tutaj siać. Opuszczamy, włączamy, jedziemy. Powiedz mi, Przemku, z jakiego jesteś województwa ogólnie? Wielkopolskie. A Wielkopolskie, no to kawałek. No ja jestem z Małopolskiego. To mamy to sobie do siebie bardzo duży kawałek. Prawie pół Polski. Z mojej strony to góry, to wiesz, tam małe gospodarstwa w ogóle i tak rzadko. W sumie tylko ja też mam swoje gospodarstwo, nie? Posiadam swoje gospodarstwo, tylko mam na strasznych padołach, takich wiesz, górach i naprawdę mi jest ciężko gospodarzyć, dlatego jedynie takimi większymi ciągnikami mogę sobie pojeździć w farmingu, bo innej opcji zbytnio nie mam. Ty tam pewnie... Ja też mam własne gospodarstwo. Masz? Ile? Hektarowe? Tak mniej więcej? 12. O, to już widzę większe. No ja nie mam, ja mam chyba niecałe... chyba niecałe 8 mam, jakoś tak mam. Krowy jakieś, czy same zboża? Znaczy z dzierżawami, bo dzierżawimy ziemię jeszcze. A, no to wy tak, to wiadomo, tam u was to są bardziej... Tak, 9 mamy. No, u was są bardziej tam równiejsze tereny, to także można dzierżawić. U mnie tak nie za bardzo, bo wiesz, ja mam w sumie góry i to wszystko, to w ogóle tak nie pasuje ogólnie. Zresztą nie ma jak, bo są gospodarstwa, które dalej się utrzymują, także wiesz... A co, siejecie zboża, czy jakieś zwierzęta? Zboże siejemy i zwierzęta też mamy, więc... No to widzę takie już poważniejsze gospodarstwo. No i niby ja też sieję trochę zboża i mam trawy, mam sady. I mam taką, a ja w sumie też mam zwierzęta, sady, sieję zboże, takie wiesz, trawę, taką mieszankę mam, wszystko, nie? Wszystkiego po trochu, jak to się mówi. No i w sumie co ja mam? Ja mam w sumie 2 30 tylko, także wiesz. Takimi większymi maszynami jak tutaj to jedynie możemy sobie w grze pojeździć, bo nie wiem jak wy tam macie jakieś większe maszyny. Ja mam 30. No. Że 30 to chyba w każdym gospodarstwie. Nie ma bata. Chyba, że w tych dużych. Znaczy nie, w tych, nawet w tych dużych powiem ci, że mają. Bo jak się, można powiedzieć, jak zaczynamy się gospodarstwa, to wszystko się zaczynało na te właśnie na 60-tkach, 30-tkach, 80-tkach, 40-11, wszystko się zaczynało na właśnie takich malutkich maszynach, a teraz wszystko już się zaczęło, wiesz, wzbijać do góry i po prostu, wiesz, teraz wszystkie te nowe maszyny, John Deere, nie John Deere, wszystko jest, ale wszystko się zaczynało, wiadomo, na takich malutkich ciągnikach, jak w sumie ja mam, nie? Bo ja... U mnie taki ciągnik do 6 ton to jest maksymalnie, bo wiesz, i żeby był jeszcze szeroki. Bo u mnie są, wiesz, górki, no to nie ma, jeszcze z napędem. A u was jak, macie bez z napędem czy bez ciągniki? Jeden mamy z napędem. No jeden z napędem, no zawsze lepiej jest mieć ciągnik z napędem niż, wiesz, niż bez, bo jednak napęd to jest bardzo dobra sprawa. Czy jeździ się po górkach, czy właśnie po dołach, to naprawdę fajnie się jeździ. I w pracy dużo pomaga. Dobra, jak w sumie zacząłem mówić o właśnie nowych nabytkach na tym sejwie, jest to, jak mówiłem, właśnie ten Steyr. Wymieniliśmy go za Waltrę, tak. Steyr został wymieniony za Waltrę. A za New Hollanda
New Holanda został kupiony Case Puma i Zambo Waltrata miała ładowacz. To widzieliście w większości odcinkach. No i że Steyr nie ma ładowacza, no to kupiłem ładowarkę teleskopową Mani. Pewnie zobaczycie w przyszłych odcinkach, jak przyjdzie robota. W następnym odcinku, jak jeszcze, bo dzisiaj może będziemy nagrywać drugi, to będziesz rozwoził gnojówkę, aby ci będzie się chciało, dobra? Bo może nagramy jeszcze jeden dzisiaj. Jak będziesz miał czas. Ja mogę wozić gnojówkę. Czy no, bo nagrałby jeszcze dzisiaj drugi. Bo ja tak zazwyczaj, jak coś nagrywam, to wiesz, nagrywam w sumie z zapasem w sobie, gdyż po prostu nie ma tego czasu. Powiedzmy, jak przyjdzie tam poniedziałek, wtorek, czy tam nie, to szkoła, to nie ma tego czasu, wiesz, coś zrobić. A tak to przyjdzie weekend, tak jak teraz jest długi weekend, bo dzisiaj jest piątek, Czech Króli, to wiadomo, jest wolny i można sobie pograć. Jeszcze jutro, jakbyś miał czas, będziesz miał? Bo sobota. Raczej tak. Tak samo jak... Ale tak jak dzisiaj. Tak jak dzisiaj, tak. Tak jak dzisiaj. Ja też... Ja tylko w tych godzinach gram. To jutro, jakbyś miał czas, to też będziemy coś... Jak chcesz, to zapraszam cię i też możemy grać, nie? Będziemy mogli sobie grać. Dobra. Jutro, bo gdyż po prostu... Dzisiaj to w sumie miał być ktoś inny, ale po prostu można powiedzieć, to jest taka nagrywanie na spontana z kimś, ale... Jak będzie dobrze, to... Bo jak tak ogólnie mówię, dzisiaj dwa odcinki, jeszcze ten i jeszcze jeden nagramy, no i jutro jak... Jutro tak w sumie... Zazwyczaj jest tak, że jak nagram dwa odcinki, to większość dni to później jest robienie na tym save'ie, nie? Przygotowywanie i to wszystko. Musimy sobie kupić jakieś na... Czekaj, bo w sumie zastanawiałem się nad polem numer... 16, chyba 16. Tak, 16 chciałem. Widziałeś ją na mapie? Tam 16. No to planowałem tamto pole kupić, bo jest w takiej fajnej lokalizacji i prawie tam byśmy mieli robotę na następny odcinek. Widziałeś, nie? Na mapie tamtą 16. Tak, jak wejdzie sobie w mapę. No, widziałem. No to właśnie tam planuję. Może kupimy te pole, to... Bo jeszcze jakieś to widzę, 70, 79 tysięcy mamy. To... może starczy na to pole, to kupimy prawie te pole i będziemy mieć co robić w następnym odcinku. Gdyż powiem wam, że wszystkie pola mamy obsiane. Także nie ma co się przejmować. Tylko... A wiesz, ile kosztuje tamto? To jest 16? A powiem ci, że nie wiem, musiałbym dopiero sprawdzić. No to nie wiem, mam 79 tysięcy, ale nie jest, 16 nie jest taka duża, to może się uda ją kupić, zobaczymy. Najwyżej coś się sprzeda, bo jednak już trochę park maszynowy jest już duży, zaczyna się robić duży i wiesz, trzeba się pozbywać starych maszyn. Jakby się uprzeć, to Waltre i New Hollanda, co sprzedałem sobie, to właśnie były pierwsze ciągniki kupione, tak wiesz, z tych nowszych. Bo na początku, jak grasz w farmingu, to masz maszyny startowe i to wszystko. To grało się tam chyba 5 odcinków na maszynach startowych, no i później wiadomo, się wszystko już zaczynało wymieniać. Nie? A ty od kiedy masz farminga? Od premiery. Od premiery. Kupiłeś przedpremierowo? Czy... No ja też, właśnie ja też kupiłem przedpremierowo. Zapłaciłem trochę, ale miałem w dzień... Przyszedł mi kurierem w dzień premiery. Nie wiem jak tobie. Ja w lipcu zamówiłem. Czy ja też zamówiłem wcześniej? Ale przyszedł mi w dzień premiery. Tam nie. Dzień po. A tobie dzień po. No, to mi przyszedł akurat dzień po. Dzień. Dokładnie w ten sam dzień, co była premiera. Czekaj, ty przejedź prawie. W dzień premiery mi przyszła gra, bo. I wiesz, zanim to zainstalowałem, zanim to wszystko, to jednak wiesz, chwilę zeszło. Ale przyszedł w dzień premiery. Przyszła w dzień premiery i dobrze. Przynajmniej mogłem sobie grać właśnie w dzień premiery. Ale to było głupie, że zaraz po tym, po dzień, w ten sam dzień, co była wyszła premiera, to musiałem pobierać, żeby grać na multiplayer, trzeba było pobrać sobie aktualizację, która miała giga. Musiałeś ją pewnie też pobrać, nie? Co miała... No tak, no. Bo długo się dosyć pobiera. No to giga i teraz wyszła chyba jeszcze jedna, to tylko nie pamiętam właśnie, kiedy to było. Co też miała giga i też trzeba było ją pobierać. Wyszły w sumie dwie, ta jedna zaraz po premierze i teraz niedawno właśnie wyszła druga.
Ja już mam pobrane te dwie i mam to z głowy. Ty pewnie też musiałeś pobierać te dwie. No, ja pobierałem od razu dwie. Od razu dwie, no to wiadomo. Szybciej. Nie, ja sobie pobrałem najpierw jedną, później drugą. Tylko wiadomo, nie pobierałem zaraz w ten sam dzień premiery, tylko chyba pobrałem tam za tydzień. Po prostu nie było mi śpieszno, nie? Dopiero jak A ty masz trochę lagi, czy nie? Nie, a ty masz? Duże czy małe masz? Bo to jest pytanie. No bo ty jesteś pewnie, że jesteś na sejwie, to cię będzie będzie cię ciało, bo ja jestem w sumie. Jak będzie się strasznie ciało, to mów. Dobra? Bo nie wiem jak. Dobra. Nie wiem, bo w sumie nie wiem jak cię tam tnie. Bo tak mówisz, to mój internet to jednak wiesz. Ciężko. Bo masz i. Mój też nie jest za dobry. O, no teraz mnie też ścięło. To. Jak ci przyjdzie TeamSpeak uciągnąć, bo to też na internet, multiplayer internet, wszystko na internet, to jednak ciągnie to wszystko i jednak może być tak, że będzie nas ciało, bo po prostu i w sumie, aby się uprzeć, to ja mam modyfikacje pobrane, także wiesz. Tylko są naturalnie wyłączone teraz, nie? Bo tak to byś nie wbił. Są wyłączone modyfikacje, bo prawdopodobnie za jakieś, nie wiem, teraz mam chyba 13 odcinek w farmingu. To za teraz 13, no to jeszcze tak do 20 i będziemy zaczynać na polskiej mapce. Polski sezon będziemy sobie zaczynać. Także wiesz, to już będzie wtedy gorzej, bo gdy nie masz jeszcze modyfikacji, to jeszcze tak nie tnie cię. A gdy już masz modyfikacje, to już naprawdę jakbyśmy kiedyś grali na modyfikacjach, to zobaczysz, że cię będzie bardziej cięło, nie? No, bo ja pobrałem. No. Jednak powiem ci, trochę cię przerywa na tym TeamSpeaku. To też pewnie będzie wina internetem. No i patrz, no i skończyliśmy całe pole. Nie wiem ile tam odcinek wyjdzie, ale wyjdzie. Dobra, skończymy siać i kończymy odcinek, bo w sumie nie mamy więcej nic do roboty. I w następnym odcinku, jak mówiłem, będziemy się pewnie, weźmiesz się za rozwożenie gnojowicy, a ja się wezmę za talerzowanie. Także tam zbytnio w sumie gdzieś tu odstaw tutaj gdzieś wiesz talerzówkę, bo ją zaraz będziemy brać, żeby nie jeść. Tutaj gdzieś? No, odstaw, bo będziemy zapinać do innego ciągnika i ty będziesz musiał sobie objechać do sklepu i tam wiesz co, tam będzie zbiornik do rozrywania gnojowicy, nie? I tam będziesz musiał, wiesz gdzie są krowy, nie? No tak, a gdzie mam rozwozić inny? I właśnie zaraz się dowiesz, nie? Wszystko. Bo tu już w sumie, no dobra, już skończyłem siać. Składam ten. Dobra, chodź, pożegnamy się i będziemy w sumie kończyć, bo wiesz, jak to jest. Ustawmy się na tle Sztajera. I także co, to było na tyle w dzień odcinku. Dziękuję wam za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcineczków. Na razie.